Pozdrawiam widzów Stalewiaka, a to mój banan w gruncie. Zaraz pokażę wam, czym ja się zajmuję. Pozdro. Jesień nastała, dzisiaj idziemy do szklarni szybko. Siemano, przeciek mam. Kapie, deszcz pada od wczoraj, ale to nic, nie o to, nie o tym dzisiaj. Za chwileczkę zobaczycie od dwojga osób, do dwoje osób. Nie wiem, jak to powiedzieć, od kobiety i mężczyzny. Filmiki troszeczkę dłuższe, poprzeplatam je i zobaczycie, co tam mają sobie użytkownicy, znaczy oglądający mój kanał, co mają w ogrodzie. To są kolejne osoby, które wrzuciły filmiki dla mnie, także jak ktoś nie boi się kamery i chce pokazać, co ma za badyle, tak nawet najlepiej to tak śmiesznie, nie? To śmiało wrzucajcie na Dysgogle, dawajcie mi link na stalewiak@gmail.com, podaję pod filmami i co, i to byłoby na tyle. A i jestem właśnie w gazecie od 20 minut. Link pod filmem. Także dziękuję. Albo na koniec przemówię. Także odpalamy film. Tu już pomału widać, czym się zajmuję. Na pierwszym planie zimująca bez okrycia opuncja humifusa. W pełni mrozodporna, wiele lat na skalniaku. Spokojnie sobie radzi w warunkach Polski Wschodniej. W dalszej części już widzicie, że dominują kaktusy. Witam oglądających i od razu mówię też, że przez pana S, jak ja go nazywam, pana egzotyka, załapałam też bakcyla na to, aby bardziej pielęgnować brugmansję. Mam je już od kilku lat, ale do tej pory sobie wegetowały. Tak po prostu. A w tym roku dostają 3 razy w tygodniu nawóz. Wpłynie, bo w granulkach uważam, że jest to niczego. I zaczęły rosnąć. To tutaj jest widoczna o 3-piętrowych kwiatach, ale na razie nie ma żadnego kwiatu. Jak do tej pory wydała 1-3 tygodnie temu i nie widać zalążków kolejnych. Tutaj jest Brugmansia sanguinea. Kupiona chyba za 3 lata temu za taki 15 gdzieś centymetrowy badylek zapłaciłam 65 złocisza. No, w tym roku ruszyła ekstra, jak widać. Różni się od tych innych brugmansji kształtem liści. Zdecydowanie. I troszeczkę inne warunki woli. Więcej cienia, więcej chłodu. No. A teraz tak, różnica między begonią, którą kupiłam jako Tamaya 2 czy 3 lata temu, to jest ona, wyszła na takie drzewko niechcący, bo w zimę zaczęły odpadać jej listki i się utworzył taki fajny, łysy pieniek. Puściły boczne odrosty, gałązki, no i ekstra jest teraz. Tak, także to jest begonia Tamaya, a tu jest begonia albo Picta rosea, którą kupiłam w zeszłym roku. I nie widzę żadnej różnicy między kwiatami kompletnie, więc nie wiem, jaka to jest odmiana tak naprawdę. Tutaj widoczne są kwiaty albo Picta rosea. Tutaj Tamaya. Identycznie wyglądają. Po prostu identycznie. Także nie wiem, czy sprzedawca mnie wprowadził w błąd, w którymś przypadku na to wychodzi. Liście są takie same. Albo Picta tak się fajnie rozgałęziła w 3 strony. Raz, tutaj 2. A i 3. Skalniak jest częściowo zakryty. Część zakryta jest największa, ma 2 na 4 metry. Jest zbudowany z słupków ogrodzeniowych przykrytych poliwęglanem. Dlaczego tak? A dlatego, żeby uniknąć tej zgniłej jesieni, długotrwałe okresy deszczu jesienią i wczesną wiosną potrafią zniszczyć rośliny. W naszych warunkach spokojnie możemy znaleźć kaktusy, które zimują do minus 20 stopni. I takie mam. 3 gałęzie. Dobra, co tam jeszcze? Datura ta też kopa dostała. Nie wiem, jaki kolor będzie miała. Brugmansia. O, właśnie, a teraz pokażę. Tak, lecimy szybko. Tutaj jest bieluń drzewiasty.
czyli ponoć datura. I tu właśnie ma kwiatek u górze skierowany. Ten już przekwitł. Zamyka się. Ale tutaj widać kolejny, który się otwiera. Także to jest bieluń. Okej, teraz szybciutko. Argenteoguttata, tak wygląda u mnie teraz. Słoneczko świeci, kiepsko się nagrywa. O, i tutaj ciekawostka, mało znana, wcale nie znana, prawie nie do zdobycia. Trzeba sobie na eBayu wygrzebać, tak jak ja to zrobiłam. Od sprzedawcy z Hiszpanii zakupiłam sadzonki. To jest... Ta ma 2 lata, odkąd kupiłam, czy 2,5. Te 3 w tym roku zakupiłam na wiosnę. Mega szybko rosną. U mnie są na razie 2 tylko takie kwiatuszki. Mam 3 sztuki w kolorze białym, na biało kwitnące, i 2 sztuki na czerwono. Krzak jak dorośnie i ma super warunki. Jest obsypany morzem kwiecia. To są kaskady, 2 metry w dół. Przesz. No po prostu ekstra. Będę za jakiś czas sprzedawała prawdopodobnie. Łatwo się ponoć ukorzenia, ale u mnie to trwało no trochę czasu. Ze 2-3 miesiące trwało, gdzie z 30 maleńkich gałązek ukorzeniło mi się 6-7 sztuk. A teraz lecę jeszcze szybko pokazać. Brugmansie Angels, Variegata Angels, czy jakoś tak. Ekstra kielichy. Pierwszy raz zakwitła, więc wiem, jak kwitnie. Zapach superancki. Siane przeze mnie też są te jukki, na tyle są z 2 stanowisk jukki Glauka, jukka Nana oraz jukka Gilbertiana. Mamy też agawy jutanensis, cylindra opuncje, pediokaktus, echinocereusy, także escobarie. Jest to starsza część skalniaka, już kilkuletnia, 4-5-letnia. Teraz pokażę pozostałą część. To jest taka nowsza część skalniaka, głównie mam tu opuncję fragilis, kilka form stanowiskowych. Po prostu sprawdzam, jak rosną, jak będą kwitły, czym się różnią od siebie. Trochę też młodych echinocereusów, cylindroopuncje, parę agaw, głównie formy stanowiskowe. Kilka ciekawych bylin, jakiegoś dzikiego rozchodnika z Ameryki, jakieś przymiotło erigonum, parę delosperm. Taka zabawa trochę. Będzie przydługi ten filmik. Najwyżej coś tam obetniesz, panie starywiak, i tyle. Pąków mam mnóstwo, one się wyginają. Są takie zadarte, nie rosną w dół. Prosto, tylko z fantazją. No superancka jest, grubaśna taka w ogóle. Tak. To ta już kanna przekwita. Takie coś było. A, i jeszcze miałam pokazać... A no właśnie, idźmy do Bilbergi. Też mało kto chyba zna. Na upały superancka. Efektowne liście. Doczytałam się, że z jednej rozety raz w życiu zakwita kwiat. Już z tej rozety nic nie będzie po przekwitnięciu. Ale co to jest? Mnóstwo młodych rozetek. I tu będą, proszę sobie sprawdzić w internecie, kto ma chęć. Bilbergia. Ona będzie miała tutaj taką kiść długaśną i pozawijane fantazyjnie zielono-niebieskie, tak jak się mlecza ma, przecinało na 4 części i w spiralki się zawijały końcówki mlecza zamoczone w wodzie. Także tutaj takie, no super jest, uważam, Bilbergia. Dobra, szybko. I jeszcze na koniec będzie... A tu jest Monstera. Miała 2 liście. Po wyniesieniu z domu na dwór wypuściła 3. Takie wielgachne. Fajna, dobra. To są jachromy, tak szybko. Rodzina Brugmansii równie żarłoczna na nawóz w trakcie przekwitania. Są tutaj nasionka, zawiązują się, ale nie wiem, czy zdążą. Bananowce od pana Stalewiaka. 3 sztuki. Też sobie jakoś fajnie radzą. Tutaj wetknęłam jakiegoś rozchodnika, żeby się rozmnożyło. Tutaj różyczkę zobaczymy, ale tutaj jakiś diabeł dziury wyżarł. Noż, skurbaniec jeden. Ale się fajnie mają, dobrze się mają.
No i dobra, tutaj jakieś brugmansje, w sumie mam ich chyba ze 20, z czego na pewno 9-10 odmian, ale jeszcze nie wiem, które jak zakwitną. No i kocham fuksje. Takie tam. Tu są jeszcze brugmansja sanguinea z Biedrony. Jedna, tutaj druga, ale tak kiepsko, coś im idzie. Tu kwitła jedna jednym kwiatuszkiem, podziurawionym, przeżartym. No nic, dobra, pozdrawiam wszystkich i to tyle. No i co? Może być, nie? Ja na pierwszy raz, może zacznę od tego, zdycham, boli mnie gardło. Ja na pierwszy raz kręciłem filmy nieme, także gratulacje osobom, które potrafią mówić do kamery, przesłać ten film i jeszcze pozwalają to upublicznić. No to powiem wam szacun, bo bardzo dużo ludzi boi się kamery, a gadać i pieprzyć jak ja, to już w ogóle jest mistrzostwo świata. Brugmansja za 4 złote. Patrzcie, jak wygląda teraz. Kaban. Nie wiem, gdzie to przezimuje. Moje piękne papuszątka. Dalej. Niestety, ale siedzą w tym samym miejscu. Patrzcie. O, już nie chwilowo. Mają tu wyjście, ciąg dalszy i nie chcą wychodzić, ale poczekamy jeszcze trochę. Tak myślę, kupić smakołyka jakiegoś, że fajnie piszczą, inaczej niż nimfy się darły. Powieszę jakieś jedzenie tam w tym przejściu, tutaj tam oho i na dwór i zobaczymy. Jeszcze mi się w ogóle tak, nie wiem czy no w tym roku tego nie zrobię, ale takie mam myśli, żeby, nie wiem, tą wojlerę jakoś im powiększyć na długość, żeby se latały, wiecie, gdzieś, ale kurde, nie ma miejsca. Ale pomyślimy, zobaczymy. Kurde, muszę ten przeciek tam gdzieś zlikwidować. Patrzcie, jak banan się trzęsie. Są tu wiatry. Tam już okno wyjęte. Za niedługo trzeba będzie włożyć to okno. Dobra, już dziś nie kręcę, niedziela, nie? Dajcie mi żyć, ja was proszę. Piszecie mi, kiedy kolejny film, po wrzuceniu filmu 2 godziny. O czym mam kręcić? A, w ogród nie wejdę już, tak? Druga sprawa. Koniec z nawożeniem. W szklarni coś tu jeszcze będę nawoził. W ogrodzie to już trzeba przygotowywać rośliny do powolnego zimowania. Robienie im troszeczkę pauzy, żeby tam, nie wiem, podrewniały pniaki, no bananom nie podrewnieją, ale no już ogólnie kończyć z nawożeniem i tyle. Co tam u mojego weinte kohol? Gdzie to znaczyłem? O, nie widzę już. A, tu znaczyłem. Dziś już jest 2 centymetry. O, tu kropeczka i to wyżej. Także liście rosną i myślę, że się uda przezimować w tym miejscu. Dziękuję. Na razie. Idę do domu zrobić ten film.